Witajcie, zacni ludzie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oglądacie ten kanał wystarczająco długo, to pewnie pamiętacie, ale na samym początku nazwałem ten kanał Crazy Polish Flat Earther. Flat Earther, wiadomo, od płaskiej ziemi. Różne rzeczy się działy na tym kanale, prawda? Były różne dyskusje, były różne obserwacje, no różne treści, ale gdzieś to zawsze się kręciło wokół tegoż właśnie założenia płaskości Ziemi, powiedzmy tak. Czyli kwestionowania globu, a zarazem założenia, że Ziemia jest umownie płaska. Jak też pamiętacie, od już jakiegoś czasu kanał nazywa się inaczej. Zmiany były w sumie dwie czy trzy kanału. Tą pierwszą, najistotniejszą zmianą była zmiana właśnie, w której zrezygnowałem z tego Flat Earther w nazwie kanału. Ja zmieniłem go na Crazy Polish Man i tak dalej. I na tym głównie chciałbym się dzisiaj skupić, gdyż powodem tego, dlaczego w ogóle zrezygnowałem z tej nazwy Flat Earther, było przede wszystkim to, że w miarę jak sobie tutaj działałem na tym YouTubie, obserwowałem pewne zachowania, pewne reakcje, no i oczywiście w związku z tym wyciągałem pewne wnioski. Wniosek, jaki wyciągnąłem w tamtym czasie, aby w ogóle doszło do zmiany nazwy tego kanału. No bo nie będziemy teraz wnikać w całą genezę w ogóle, dlaczego, co i jak, tylko zajmiemy się tym szczególnym aspektem, czyli tym aspektem bycia płaskoziemcą. No i w związku z tym właśnie ta nazwa kanału wtedy była taka i później została zmieniona przeze mnie. No z tego powodu, że te wnioski, które wyciągnąłem w miarę upływu czasu, jaki tutaj sobie na tym YouTubie funkcjonowałem, były jednoznaczne. Płaskoziemstwo, czy tam płaskoziemcy, no nie wiem, jak to w sumie ująć, bo to nie jest tak, że kwestionujesz na przykład przyjęty model Ziemi jako kulistej i automatycznie zaliczasz się do grupy ludzi, którzy na przykład organizują spotkania, wiece, konferencje, gdzie promują jakiś taki model z kopułą ziemi przypominającej naleśnik, pizzę, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak. Więc z tegoż właśnie powodu w tamtym czasie nie chciałem, żeby łączono mnie z pewnymi właśnie grupami ludzi, którzy zaczęli prezentować pewien fanatyzm, nie rozumiejąc tak naprawdę istoty tego, że kwestionowanie założeń heliocentrycznych, czy tam założeń, że Ziemia jest kulą, nie musi od razu opierać się na byciem skrajnym fanatykiem i promowaniem jakichś wyimaginowanych substytutów modelu właśnie kulistego, czyli promowanie jakichś rzeczy przecudacznych, map, modeli, które tak naprawdę nie mają żadnego odwzorowania w rzeczywistości, nie działają, no ale pewna grupa ludzi zdecydowała, że to jest fajne i w ten sposób można zyskać, nie wiem, popularność, można zarobić troszkę pieniążków. Więc to jest jeden z głównych powodów, dla którego zmieniłem nazwę kanału wtedy. Czyli po prostu nie chciałem być łączony z takim typowym płaskoziemcą, tak? Jak to sobie odbierzecie, to już jest wasza sprawa, ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do teraźniejszości. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że z mojej oczywiście perspektywy, z mojego punktu widzenia, okazuje się, że to była bardzo trafna decyzja. Mało tego, to była jedna z lepszych decyzji, jakie mogłem podjąć, jeżeli chodzi o kanał, mimo że nadal moje treści są związane, powiedzmy, z kwestionowaniem kulistego kształtu Ziemi. Mimo że każdy
absolutnie każdy, podkreślam, może mnie uważać za płaskoziemce, to ja się nim nie czuję. Nie czuję, to może złe słowo, to ja się za takiego nie uważam, ponieważ nie chcę absolutnie, żeby łączono mnie z żadną grupą ludzi, która po prostu prezentuje fanatyczne, jakieś odjechane całkowicie poglądy. Do tego zaraz oczywiście sobie przejdę, bo to jest w sumie głównym wątkiem tutaj w tym filmie. Przełomowym oczywiście też było moje wystąpienie, mój materiał, który ukazał się w grudniu 2020 roku o tytule Dlaczego przestałem być rasowym płaskoziemcą? Bo ja na przykład stworzyłem termin rasowe płaskoziemstwo tylko dlatego, żeby móc odróżnić ludzi, którzy nie zgadzają się z modelem Ziemi jako kulistej, mają jakieś wątpliwości, są sceptyczni, tak jak ja na przykład, ale są ludźmi, którzy w obliczu faktów są w stanie po prostu są w stanie zgodzić się z tymi faktami i na przykład stwierdzić, że popełnili błąd i się mylili. Nie? O taką grupę mi chodzi. O taką, powiedzmy, o takie podejście do sprawy. A właśnie oddzielenie od rasowych płaskoziemców, którzy choćby nie wiem co, nie są w stanie zaakceptować żadnych faktów. Mało tego, na dzień dzisiejszy lekką ręką są w stanie odrzucić wszystko i cały czas podtrzymywać tą swoją urojoną, fanatyczną wiarę w jakieś tam latające talerze, w jakieś tam modele, nie wiadomo, mapy, kopuły i tak dalej. Nie są w stanie w ogóle zmierzyć się z żadnymi faktami, nie są zainteresowani żadną dyskusją i będą dążyć tylko do tego, aby zrzeszać coraz więcej członków czy też fanów, którzy po prostu będą tylko i wyłącznie utwierdzać ich w tej narracji, że Ziemia jest płaska i koniec. I najlepsze jest to, że po obejrzeniu, szczególnie w ostatnim czasie, kilku materiałów, zdałem sobie sprawę, że to rasowe płaskoziemstwo, które właśnie definitywnie, od którego definitywnie się odciąłem, mówię, no, jak mi się to udało, to już niech oceni każdy, kto śledzi moje poczynania od początku kanału. To już nie jest zresztą istotne teraz. Tak samo, słuchajcie, jeszcze taka mała rzecz. Nie jest teraz istotne w tym, co ja tutaj mówię, jaki kształt ma ta Ziemia. Bo to nie jest teraz ważne. Ważniejsze teraz dla mnie jest w tej chwili to, że poprzez lata właśnie tej dyskusji, która się toczy, poprzez lata bycia tutaj na tym YouTubie, obserwowania tego, uczestniczenia w różnych rozmowach, dyskusjach, w różnych obserwacjach i tak dalej, komentowania. Ten kształt Ziemi już nie jest w tym momencie istotny, a to, jak ludzie zaczęli się zachowywać i to na przykład, jak bardzo łatwo można teraz dostrzec, że z tej całej dyskusji, z tej całej grupy, która podtrzymuje tą dyskusję, wyłonili się cwaniacy oraz wyłonili się ludzie totalnie obłąkani od strony, powiedzmy, tej płaskiej Ziemi. Od strony Ziemi kulistej też paru cwaniaków i obłąkańców oczywiście jest, jak najbardziej. Też są ludzie nastawieni na zarabianie poprzez właśnie różne aplikacje, poprzez różne koszulki, czapeczki i tak dalej, no ale to jest naturalne chyba wszędzie, więc od strony pro-heliocentryków, że tak powiem, to jest jak najbardziej praktykowane, no ale od strony płaskoziemców, szczególnie tych rasowych, też oczywiście widać, że wyłoniło się kilku właśnie ludzi nastawionych na zarabianie hajsu, mówiąc prosto, tak. No ale też oczywiście mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy wyszli przed szereg, ale w tym bardzo złym słowa znaczeniu. Wyróżniają się tym, że im po prostu
absolutnie nie zależy na poznaniu prawdy i to jest przerażające. Nie są absolutnie zainteresowani na podejściu naukowym, na podejściu polegającym na zobrazowaniu faktów. Są tylko i wyłącznie zainteresowani na dojściu do większej liczby odbiorców. Używając takiego podejścia, można powiedzieć, odrzucę wszystko, a zostawię tylko to, co może ewentualnie pasować do moich poglądów, nie? Co jeszcze można zauważyć? Można oczywiście zauważyć, szczególnie specyficzne jednostki się tutaj wyróżniają. Można zauważyć to, że ci ludzie, którzy spędzili tyle lat na tym YouTubie, tak badali ten temat, ci co najwięcej właśnie zrzeszają wokół siebie najwięcej odbiorców, nie przeprowadzają absolutnie żadnych eksperymentów, żadnych obserwacji. Mało tego, oni nawet nie mają swoich własnych przemyśleń i poglądów, tylko są po prostu zwykłymi kopistami, szczególnie treści zagranicznych, które są tłumaczone na język polski i są zapodawane rzeszy odbiorców, która po prostu łyka wszystko bez chęci, w ogóle cienia zastanowienia. No i tylko jest brawo, dobra robota, świetnie, świetnie przeprowadzona analiza, wszystko dobrze zrobione, gdzie tak naprawdę w ogóle nie zastanawiają się, co ten ich idol przekazuje, że tam nie ma niczego, absolutnie żadnych argumentów, bo ja bym nie nagrywał tego materiału dzisiaj, ale wiecie co, naprawdę, jeżeli już oglądasz coś, co wyraźnie krzyczy do ciebie, jakby zaczął tylko wyciągać błędy logiczne, błędy poznawcze nawet, z tego, co jest mówione, to okazałoby się, że nic z tego materiału nie zostało. Jest taki stopień wtajemniczenia, że ciężko jest się domyślić, o co chodzi, ale najśmieszniejsze jest wszystko to, że to przechodzi i ludzie są tym zachwyceni. I w pewnym momencie zadajesz sobie pytanie, to jak to jest? To szukamy prawdy, kwestionujemy przyjęty przez wszystkich model kulistej ziemi, chcemy się dowiedzieć, jak naprawdę jest, ale okazuje się, że nas tylko interesuje jedna wersja, jedna narracja i nie jesteśmy w stanie porzucić tego, co do tej pory w naszych głowach powstało, czyli takiego przekonania, że jest tak, a nie inaczej. Wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa fanatyzmem. Przepięknie teraz widać, jak bardzo mocno fanatyzm potrafi w człowieku siedzieć do tego stopnia, że ten człowiek nie ma w ogóle absolutnie żadnego zastanowienia, żeby nawet argumentować cokolwiek, nawet próbować podejmować dyskusję na jakieś argumenty. Nie. On jest tylko zainteresowany pozytywnym odbiorem. No i tak jak powiedziałem, nie jest zainteresowany przeprowadzaniem żadnych doświadczeń, żadnych eksperymentów, tylko najwięcej, co może zrobić, to skopiować anglojęzyczny kanał YouTube'owy. Potrafi tylko stworzyć z tego taką zawiłość słowną, że nikt nie wie, o co chodzi, ale wszyscy biją brawo, nie? To jest przerażające. Dlatego podsumowując, bardzo się cieszę, że nie jestem rasowym płaskoziemcą. Dla was mogę być, ale dla siebie, że nie jestem. Bardzo się cieszę, że odciąłem się od tego wszystkiego. Ostrzegam was, jeżeli nie zejdziecie z tej fanatycznej ścieżki, drodzy rasowi płaskoziemcy, to was zje od środka. Zobaczycie, to was od środka zje. Naprawdę. Bo pomijając to, jaki kształt ma Ziemia, to jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi, których szukanie prawdy albo walka o prawdę czyni wyjątkowymi. Jeżeli natomiast ta walka o prawdę, o której na początku każdy głośno krzyczał, staje się czymś nieznaczącym, drugoplanowym, natomiast na pierwszym miejscu staje obrona poglądów, nieważne, czy te poglądy na przykład mogą być niezgodne z rzeczywistością, ale ich obrona jest ważniejsza, tak? To wtedy to człowieczeństwo, według mnie, traci swoje wszystkie najważniejsze wartości, nie? I
Zastanówmy się, czy chcemy być fanatykami, czy chcemy walczyć do końca za poglądy, używając manipulacji, używając wszelkich możliwych narzędzi, czy chcemy po prostu wiedzieć, jaka jest prawda, na przykład o tym, czy miejsce, w którym żyjemy, ma taki, a nie inny kształt.